and all time. Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Moi drodzy, dzisiaj odcinek specjalny dla miłośników przygotowań do Sopotu. Nazwijmy taką może serię, zacznę, jeżeli Wam się spodoba, jeżeli będziecie to lajkować i komentować, to zrobimy serię kalistenik na scenie bodybuildingowej. Dzisiaj chcę Wam pokazać taki checkpoint tak zwany. Już jakiś czas mam nową dietę, inne treningi, troszkę się suplementuję, więc chcę Wam pokazać progres, jaki udało mi się zrobić w przeciągu tam 3 tygodni bodajże. Pierwsze 3 tygodnie obwody wzrosły, wymiary, waga do góry, przekroczyłem 100 kg. W zasadzie to uderzyłem 100 kg, miałem zaczynając jakieś 90, 96, 95, więc to naprawdę troszkę tej wody wciągnąłem. Po kolei powiem Wam co i jak dzisiaj. Jeżeli chodzi o moje treningi, to w ostatnim czasie trochę się zmieniło. Wszedłem na ciężary rzeczywiście, zacząłem więcej pompować z ciężarami zamiast pompować z masą własnego ciała. No ale jest to takie dosyć wymagane, jeżeli chodzi o przygotowania do tego Sopotu całego. Głównie nacisk na treningi to jest teraz, tak jak mówiłem, to są barki i plecy. I 2 razy w tygodniu robię barki, plecy, raz w tygodniu robię nogi, raz w tygodniu jako taki czwarty trening uzupełniający na dobicie robię sobie na przykład brzuch i trochę się wygłupiam. Zazwyczaj jeszcze też są nagrywki różne do filmów, więc to jest taka dodatkowa aktywność. Trzeba to wszystko odpowiednio jakby rozdystrybuować. A tak jest, Polish American. Chodź, jeszcze idziemy się zważyć. Te ciuchy nie ważą za dużo, to już w gramach. 99,3. 4 kilo przyszło mi na 100%. Przynajmniej 4 kg, ale to na ekranie widzicie ile dokładnie, bo później sprawdziłem. Tysięcy łapek do góry i idę na Fame MMA. Ale wiem, że tutaj nie bijecie, więc nie pójdę. Główna baza w treningach na barki to są wyciskania żołnierskie, wszelkiego rodzaju takie presy. Również wyciskanie na skosie górnym na hantle. Udało mi się troszkę poprawić właśnie, jak widzicie, całą tą, nie wiem, strukturę. Suplementacja, dieta. W założeniach miałem spożywać od 400 do 500 gram węglowodanów dziennie, gdzie 500 gram węgli to jest no chyba z 7-8 torebek ryżu, co jest dla mnie nie do wciągnięcia. Musiałbym gainery stosować, ale koniec końców jem troszkę więcej niż jadłem dotychczas, więc jeżeli widzieliście na przykład film, mogę podlinkować do karty moja dieta, tam było ponad 4000 kalorii średnio, dalej jem tak mniej więcej na oko, ale to przekracza 4000 kalorii. I największa taka różnica, jaka doszła w ostatnim czasie, to jest kreatyna i białko. Bardzo dużo, znacznie więcej białka spożywam, przez co no myślę, że ta kreatyna z białkiem w połączeniu dały mi parę kilogramów. Kreatyna spowodowała, że pochłonąłem sobie trochę wody i przytyłem, no może przytyłem, zmasowało mnie, wypełniło mi te wszystkie mięśnie. Nigdy w życiu kreatyny nie brałem, bo ja jestem bardzo wrażliwy na takie produkty, więc kreatyna na mnie bardzo dobrze zadziałała. Jeżeli chodzi o to, jak się czuję po stosowaniu tej kreatyny, czuję się jak czołg, czuję się naprawdę niezniszczalny jak trenuję, bardzo, bardzo mocny się czuję, mam dużo progresu, 160 na klatę zrobiłem, bez takiego większego trenowania klatki, bo ja w zasadzie klaty nie trenuję, a poszło 160 na klatę, bardzo szybkie, duże progresy. Też bardzo ważne, jeżeli chodzi o te wszystkie treningi, u mnie zaczęło występować coś jak takie zjawisko stagnacji, w pewnym momencie po prostu byłem zablokowany, już więcej nie mogłem zrobić. W tym wypadku ta cała suplementacja, te całe treningi, siłownia, jakieś takie wniesienie czegoś nowego, nowego bodźca pozwoliło mi przekroczyć dotychczasowe progi i myślę, że nawet po odstawieniu tych suplementów później będę mógł wrócić do tych, jakby do tych progów, że już to będzie ta granica pchnięta do przodu, tak jakby taka pamięć, no chociażby nawet w świadomości, że się to raz już zrobiło, bardzo pomaga, żeby to powtórzyć, bo jeżeli czegoś nigdy nie zrobiliście, to mówicie, przecież nigdy tego nie zrobiłem, więc na pewno tego nie zrobię. Więc to jest też psychika, placebo,
ale przełamywanie barier też pozwala później do nich wracać dużo szybciej. Lajki, komentarze i będziemy nagrywać więcej odcinków checkpointów kalistenika na scenie kulturystycznej. Zrobimy tam furorę, ale tylko razem. Ale nie, serio. Będziecie ze mną? To będzie mi raźniej. Raźniej będzie. Robiłem Insta Story. Pamiętam, że wrzucałem Insta Story, gdzie miałem zaznaczone swoje wymiary. Swoją drogą AJ The Polish American na Instagramie zapraszam. Wrzucałem tam swoje wymiary. Bicepsy, talia, klata. Jest napisane, który to był. Teraz minęło właśnie na pewno mniej niż miesiąc. Niecały miesiąc i od tego czasu, od tamtych pomiarów zacząłem stosować suplementację kreatyną, białko i troszkę zwiększyłem sobie kalorie, więc sprawdźmy jak to wygląda teraz. Pokazuję 44 cm. 44 cm w prawym ramieniu. Bez pompy, bez treningu żadnego. No i dobra, patrz, chodź. Podejdź tu. Dopinam. 45, lekko ponad 45 cm w lewym, 45,2. Więc trzeba będzie zrobić film pod tytułem Życie zaczyna się po 45, jakąś kontynuację z tego hashtag 40. 45 w lewym, 44 w prawym. Przyszło mi po centymetrze w każdym z obwodów, w każdym z ramion. Przedramię. O, właśnie poplułem. 40 cm mam w przedramieniu prawym, no i tam w lewym mniej, no już dobra. No. Też 40, mniej więcej porówno. Tam już dajmy, to jest mniejsza przedramię. 40. 45, 44 w prawym. Talia, uwaga. 86 cm w talii. Dobra. O. 65. Jak ścisnę to 132. Dobra. Czyli 132. 132 w barkach i ostatnie jeszcze, o tak, na klatkę. Czyli wychodzi tyle samo. 42, jo. Nie jest źle, nie jest źle. Ja to podsumuję tak. Ciągle mierzę te wymiary tak amatorsko. Jakby nie wiem ile rzeczywiście, jak to zmierzyć. Bo tu się trochę przesunie, trochę zjedzie centymetr. Ale najbardziej wiarygodne w obserwacji są pomiary bicepsów, bo rzeczywiście doszło po centymetrze w obwodzie ramienia w przeciągu 3 tygodni. W 3 tygodnie przytyłem bodajże 4 albo i 5 kg, 4 kg przytyłem w 3 tygodnie. Masa pociągnęła bardzo mocno, bardzo szybko. Ja jestem z tego zadowolony i no myślę, że dobiję najwyżej, nie wiem, 102 kg. No i później trzeba będzie z tego zbijać, zrzucać. Docelowo nie wiem ile to będzie, jak wyjdę na scenę, ale może 95 kg, coś takiego. I kreatynę najprawdopodobniej do końca będę suplementował. A więc moi drodzy, moje drogie docintuski, tak to się przedstawia, tak to wygląda, szybki update. Ćwiczę sobie, staram się, nie obijam się. Teraz czeka mnie ciekawa rzecz, ciekawy wyjazd, to już od następnego odcinka zobaczycie. Myślę, że wam się spodoba, mam dla was niespodziankę. A tymczasem, wiadomo, aktywność, kto nie komentuje, ten nie pompuje. Widzimy się niebawem. Peace out, brother. Buziaczki. Dobranoc. Dzień dobry. Na razie. Yo, 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 yo.